Rozwiążmy następujące zadanie. Znajdziemy rosnący ciąg arytmetyczny, czyli taki, w którym różnica kolejnych wyrazów jest zawsze taka sama. Niezależnie od tego, które kolejne wyrazy odejmujemy, tę różnicę oznaczmy przez R, którego wyrazy spełniają dodatkowo dwa następujące warunki. A2 razy A5 równa się 52 oraz A2 plus A3 plus A4 plus A5 równa się 34. Skoro różnice są takie same, możemy powiedzieć, że A2 plus A5 równa się A3 plus A4, ponieważ A3 jest większe o R od A2. Natomiast A4 jest mniejsze o R od A5. Ponieważ te dwie sumy są takie same, możemy powiedzieć, że 2 razy A2 plus 2 razy A5 równe jest 34. Zatem A2 plus A5 równa się 17. Iloczyn tych dwóch liczb jest równy 52. Możemy więc powiedzieć, że jest równy 2 razy 26 lub 2 razy 2 razy 13, czyli 4 razy 13. Ponieważ 4 plus 13 jest równe 17, znaleźliśmy jedno rozwiązanie naszego zadania. A2 jest równe 4, natomiast A5 jest równe 13. Mogłoby być tak, że A2 byłoby równe 13, natomiast A5 byłoby równe 4. Jednak założyliśmy, że nasz ciąg rośnie. Zatem A2 nie może być większe od A5. Mamy zatem rozwiązanie. Pytanie, czy nie ma innych? Nie, nie ma innych, ponieważ gdybyśmy z równania A2 plus A5 równa się 17 wyznaczyli A5 i wstawili do równania A2 razy A5 równa się 52, otrzymalibyśmy równanie kwadratowe z niewiadomą A2. Równanie takie ma najwyżej dwa rozwiązania, czyli dwa pierwiastki, a dwie wartości A2 już znaleźliśmy. To 4 i 13. Zatem A2 musi być równe 4, natomiast A5 musi być równe 13. Skoro mamy A2 i A5, możemy znaleźć różnicę. A5 minus A2 jest równe 5 minus 2 razy różnica, czyli 3 razy różnica. Z drugiej strony A5 minus A2 jest równe 9, zatem R jest równe 3. Mamy różnicę oraz drugi wyraz ciągu. Możemy teraz bez trudu obliczyć dowolny wyraz tego ciągu, na przykład A1. A1 będzie równe A2, czyli 4, minus R, czyli 3. 4 minus 3 jest równe 1, zatem A1 równa się 1. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.